Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was na tym szybkim i krótkim materiale, gdzie opowiem wam taką ciekawostkę na temat Alfy Shadowlandsów. Aktualnie znajdujemy się teraz w mieście Oribos, które już wam jakiś czas temu pokazywałem. Znajdziecie to na pewno gdzieś tam w prawym górnym rogu tego ekranu, gdzie pochodziliśmy sobie po tym mieście. I teraz aktualnie oni dodali, Blizzard dodał takie portale, które znajdowały się w takim tym niższym poziomie. I te portalki możemy sobie tutaj teraz zobaczyć. I pomyślałem sobie, że pokażę wam jedną ciekawostkę, mianowicie nie są to takie zwykłe portale, jak mogłoby się wydawać, dlatego że zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdy podchodzimy i klikamy na ten portal, to w zasadzie wyskakuje nam ekran ładowania, czekamy sobie chwileczkę na tym ekranie ładowania, no i dopiero po jakimś czasie, gdy już się załaduje, wyskakujemy, pojawia się nam ekran i jesteśmy w miejscu wyznaczonym. No, w Shadowlandsach najwyraźniej Blizzard stwierdził, że mamy rok 2020 i w końcu mamy technologię na zrobienie czegoś takiego. A więc pokażę wam, jak wygląda właśnie używanie tych portali, jak wygląda przemieszczanie w Shadowlandsach. Więc wybierzmy sobie portal do Bastionu. Gdy klikniemy sobie ten portal do Bastionu, no to w tym momencie nie jesteśmy wyteleportowywani, tylko jesteśmy jakby sadzani na takiego, zobaczcie, mauncika, którego zresztą można dostać z kolekcjonerskiej edycji Shadowlandsów. A następnie idziemy do takiej bramy, jak sami widzicie, i to jest brama, która w zasadzie zaczyna nas teleportować i w ten sposób jesteśmy tak jakby na żywo teleportowani i to, co teraz tutaj widzicie, to jest zastępstwo za ekran ładowania, więc teraz ja nic nie ruszam, my po prostu lecimy, dookoła zmienia się jakiś, zobaczcie, taki tutaj cały skybox, czy w ogóle dookoła nas jest jakiś taki promień, przypomina to jakieś Gwiezdne Wojny dosłownie, super hiper travel. No i w takim, na takim ekranie, albo w takim stanie musimy poczekać sobie chwileczkę, aż zostaniemy po prostu przeniesieni z jednego miejsca na drugie i odbywa się to wszystko bez żadnego ekranu ładowania. Więc myślę, że jest to całkiem ciekawe rozwiązanie, jeśli miałbym być szczery, i zobaczcie, że po takiej krótkiej przejażdżce lądujemy właśnie w Bastionie, bez żadnego ekranu ładowania, nie było żadnego cięcia, specjalnie właśnie mówiłem do was w międzyczasie, żeby wam pokazać, że tutaj nie ma takiego ładowania. Troszeczkę to zajmuje czasu, jest dużo ludzi, którzy twierdzi, że za długo się tak leci, ale jeśli mam być szczery, jeśli mielibyśmy wybrać sobie podróżowanie zwykłym Flightmasterem, no to zajęłoby to bardzo podobnie, jeśli chodzi o ten czas. A teraz wróćmy się i zobaczmy, czy na przykład inne efekty będą w przypadku innych portali i jak wygląda Flightmaster, bo też taki jest. Schodzimy sobie w takim razie tutaj na dół raz jeszcze tym naszym teleport padem, który też nie ma żadnego ekranu ładowania. Teleportujemy się z jednego miejsca na drugi, tylko ekran jest nam chwilowo przysłaniany. No i możemy tutaj znaleźć resztę portali oraz takiego gościa, który się nazywa Mover Takirgig. Takirig. I to jest Flightmaster. Zobaczymy, jak działa Flightmaster, bo jeszcze, powiem wam szczerze, nie sprawdzałem. W każdym razie możemy sobie rzecz jasna tutaj wybrać sobie miejsce, do którego chcemy polecieć. Więc dajmy na to, że ten aspirant rest niech będzie. Zobaczymy, czy to będzie dokładnie taka sama animacja po prostu tego lotu. I to będzie raz jeszcze Bastion, więc widzę, że lecimy, tu jest Ardenwild, lecimy bardziej w stronę tutaj Bastionu. I wydaje mi się, że raczej też będzie, dokładnie. I to zobaczcie, to jest teraz taka jasna, w zasadzie poświata. I za chwilę ona się w sumie zmienia, o ile dobrze wiem, chociaż... Chociaż nie, zobacz... A nie, dobra, okej, okay. Jest taka, jaka była. Zobaczmy, czy będzie inaczej to wyglądać w przypadku innych portali. Doleciliśmy sobie na miejsce i zobaczcie, że nasz żmi teraz w zasadzie, zamiast nas wyładować w tym standardowym miejscu, no to leci do wyznaczonego miejsca i w zasadzie leci bardzo szybko, prosto, bez żadnych jakichś, wiecie, krążenia, kręcenia, tylko... Od razu dolatuję w to miejsce, to jest całkiem spoko. Wróćmy sobie w takim razie do Oribos i zobaczmy, jak to będzie wyglądać w przypadku innych krain. No dobra, polecimy sobie w takim razie do Revendreth, czyli tego wampirycznego realmu. I teraz klikamy sobie tą bramę i proszę bardzo, lecimy. Lecimy w stronę tego czerwonego świderka, tu zobaczcie, mamy też The Mav. I zobaczmy, czy tutaj animacja będzie nieco zmieniona. Nie, jest dokładnie chyba taka sama. Więc raczej to się niczym tak naprawdę
nie różni od siebie. Możliwe, że gdzieś w finalnej wersji zostanie to zmienione. Również możliwe, że czas podróży zostanie nieco skrócony, dlatego że teraz wydaje mi się, że może jest troszeczkę za długi, chociaż kto wie. Z jednej strony na pewno znajdą się ludzie, którzy woleliby po prostu zamiast takich bajeranckich rzeczy. Chociaż nie, ej, zobaczcie, robi się czerwone. Ojej, kurde, dobra, czyli jednak zobaczcie tutaj, te animacje będą się zmieniać. Okej, okay, dobra, to jest całkiem ciekawe. W każdym razie na pewno znajdą się osoby, które wolałyby kliknąć, odczekać sobie ten ekran ładowania i od razu się tam znaleźć, ale jest to ciekawe rozwiązanie, żeby pozbyć się portali z gry. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mi się bardzo podoba. Napiszcie oczywiście, co wy sądzicie na ten temat na dole w komentarzach. Zobaczymy się w kolejnym filmie. No i to tyle z mojej strony. Pa, pa, do zobaczenia. No i cześć. Trzymajcie się, yo.